Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego na tradycyjnej mszy świętej kobiety zakładają welon. Zapraszam. Jest to bez wątpienia jeden z tych zwyczajów, który wzbudza stosunkowo duże emocje. No bo jak to? Dlaczego? Cóż to za prześladowanie kobiet? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście żadna forma prześladowania to nie jest. Już staram się wyjaśnić dlaczego. Należałoby zacząć od samego świętego Pawła, który mówi o tym bezpośrednio, że w trakcie modlitwy, w trakcie liturgii kobieta powinna mieć zakryte włosy. Próbuje się to zrzucić później na kontekst kulturowy. Bez wątpienia kontekst kulturowy odgrywał tutaj dużą rolę. Natomiast kontekst kulturowy też skąd się wziął. I być może miał on przesłanki, miał on motywacje, powody, które są ponadczasowe i które sprawiają, że to zalecenie świętego Pawła jest po prostu zawsze tak samo aktualne. Taki prosty, banalny powód, o którym zwykle się mówi, brzmi po prostu: w trakcie mszy świętej chodzi o to, aby skupić się całkowicie na Bogu. Włosy przykryte mantylką jak najbardziej pomagają skupić tą uwagę na Panu Bogu. Wspomagają zarówno samej niewieście, która niejako zostaje ukryta pod tym welonem, zostaje to faktycznie w jakiś sposób może pomóc skoncentrować tą uwagę, może to symbolizować to oddanie dla Pana Jezusa, tak jak Panna Młoda, która ma ten welon, który również symbolizuje właśnie raczej to ukrycie przed światem, a oddanie tylko dla oblubieńca i tutaj to oddanie dla Pana Jezusa w Eucharystii. Jednocześnie pomaga się to jak najbardziej skupić również obecnym w Kościele mężczyznom, których jak najbardziej odkryte włosy, które są bez wątpienia elementem ozdobnym dla każdej niewiasty, pomagają, zakryte włosy jak najbardziej pomagają się mężczyznom w Kościele skupić. Natomiast jest jeszcze taki, powiedzmy, że głęboko teologiczny aspekt, który chciałbym przytoczyć i którym myślę, że nie jest powszechnie znany. Zacytuję tutaj fragment książki naszego przełożonego naszego dystryktu, księdza Karola Sztelina, Istota, godność i misja kobiety. Tutaj w rozdziale Rzeczywiste powołanie kobiety ksiądz Karol pisze: doniosłą rolę w uczestnictwie każdej kobiety w liturgii spełnia welon zakrywający jej włosy, które czynią ją szczególnie pociągającą i atrakcyjną. Welon ukrywa przed światem kobiece piękno. Głowa kobiety jest ukryta pod welonem, podobnie jak kielich podczas mszy świętej aż do ofiarowania. Kobieta pragnie przyjąć Chrystusa, tak jak kielich ma przyjąć w siebie krew pańską. Welon w jednym i drugim przypadku pokazuje, że to, co zakrywa, jest ogromnie cenne. Dlatego ma być ukryte przed światem, przed ciekawskimi i nieprzygotowanymi na ten widok oczami. Dzięki zasłanianiu się przed ludźmi serce kobiety staje się wolne i otwarte tylko na Pana. Siły jej ducha, serca, umysłu, zwykle rozproszone i skierowane ku rzeczom doczesnym, podczas liturgii odwracają się od świata i skupiają się na tym, któremu chce się ona całkowicie oddać. Zasłaniając się przed światem, oblubienica jest wyłącznie do dyspozycji oblubieńca, a on w hostii Przenajświętszej obejmuje ją całkowicie w posiadaniu. Welon jest więc nie tylko ogólnym symbolem kobiety, jest również szczególnym symbolem oblubienicy, a w liturgii jest jakby jej ornatem. Ornat jest szatą liturgiczną, która osobę w nią ubraną przenosi do wyższego duchowego porządku. Kapłan, ubierając ornat, przeobleka się w Chrystusa. W analogiczny sposób świadomie zakładany welon sprawia, że kobieta sięga jako oblubienica Boga ku ideałowi swego jestestwa. Myślę, że to głębokie, symboliczne znaczenie stosunkowo rzadko jest dostrzegane, a szkoda. Warto o tym mówić, warto na to wskazywać. Zwracam na to uwagę, że to wyjaśnienie jest niejako pogłębieniem tego, co powiedziałem na początku. Właśnie odcięcie się od tego świata
I kobieta robi to dla siebie samej, aby skupić swoją uwagę na Panu Jezusie, ale też właśnie odcięcie się dla tego świata, również w odniesieniu właśnie do tego świata, do wszystkich innych, którzy są dookoła, którzy właśnie w tym momencie akcji liturgicznej mają nie skupiać się na tym, kto jest w kościele, kogo nie ma i jak dzisiaj wygląda, tylko skupiać się na Panu Bogu. Wszyscy przychodzą tam, aby Panu Bogu służyć. I myślę, że również te kontrowersje, które dzisiaj wywołują mantylki, berety i tak dalej, wynikają po części stąd, że zatraciliśmy już pojęcie tego, czym jest liturgia, że gdzieś tam wkradło się w tył naszej głowy takie pojęcie, że no liturgia, tak, spotykamy, wspólna modlitwa. A to jest błąd. To nie jest spotkanie, to nie jest towarzyskie spotkanie, w trakcie którego właśnie trzeba ładnie wyglądać i pokazać się z dobrej strony i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. W liturgii przychodzimy przede wszystkim po to, aby cześć Bogu oddać. I wszystko, co robimy, powinno temu sprzyjać, powinno temu służyć. Również nasz ubiór powinien być elegancki, bo stajemy przed Królem Królów, ale w żaden sposób nie zwracający na nas uwagi. I dlatego te włosy, które są ewidentnie takim elementem ozdobnym, jak najbardziej ich zasłonięcie ma sens. I ma sens tutaj szczególnie welon właśnie głęboki, teologiczny, tego odcięcia od świata, skierowania się ku Panu Bogu. I wyraża on ten głęboki, oblubieńczy charakter. To jest piękne to połączenie, które jeszcze wciąż gdzieś tam mamy, welon oblubienicy, oblubienica ukryta właśnie za tym welonem tylko dla oblubieńca. I tutaj właśnie, gdy ksiądz Karol mówi, że w ten sposób kobieta sięga do ideału swego jestestwa, gdy świadomie z tego welonu korzystwa, właśnie jako ta oblubienica Chrystusa, która ukrywa się przed światem w tym momencie, aby ukierunkować się na Niego. Myślę, że jest to bardzo piękna myśl, którą warto, żeby w naszych rozważaniach na ten temat uwzględnić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.